Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj bardziej taki odcinek z podwórka. Nie no, będzie też wyjazd na pole. Będziemy jeszcze dosuszać kolejną łąkę. Ale dzisiaj nie będziemy zbierać. Przyszła klima do 60, będziemy montować klimę, kurde. No. Trzeba jeszcze szybę zamontować, także trochę będzie dzisiaj z podwórka, ale polecimy jeszcze na łąkę, przewrócić sianko. Jakieś porządki trzeba ogarnąć na podwórku. No i tak. Zamontujemy sobie wentylator, ale będzie trzeba zrobić gniazdo do zapalniczki. O dziwo, mam tu taką. Gdzie ona się znajduje? Zapalniczka Lux. Zamontujemy zaraz do 60, gdzieś w kokpit. Trochę może ogarniemy w tej 60. Będzie się Stachu jeździł po tych krzakach. Jakieś liście tutaj widać. No dość brudno. No nieładnie, Stachu, nieładnie. Zrobi się. Gdzieś tutaj by ją zamontował i byłoby prima sor. Tutaj mam kabel. Tutaj jest kabel, no, z napięciem. Tutaj masę damy pod śrubeczkę i wentylator będzie chodził. Także widzimy się za chwilkę. Muszę tutaj troszeczkę jakoś to ogarnąć, że tak powiem, bo to wstyd nagrywać takie rzeczy. To tak nie może być, kurde. Olej by trzeba było wymienić, Stanisław, olej. No, wymienijmy. Ale to może nie dzisiaj, bo trochę jeszcze roboty jest innej. Dobra, zabieram się za robotę, nie ma co gadać. No, trochę bałaganu, bajagan. Zmierzymy sobie średnicę tej zapalniczki, jaki otwór będzie trzeba wywiercić. Jest to, powiedzmy, 26. Dobra, mam takie wiertło. Wiertło stożkowe. Nie to. Wiertło stożkowe. Tak ono się prezentuje. Także na 24 akurat jest 26. Dobra. Dobra. No to co, idziemy wiercić, nie? Gdzieś by tutaj wywiercił. Ładnie idzie w tworzywie. Syfu się narobi. Za dużej dziury nie wywiercić. Trzeba przetestować. No jeszcze. Jeszcze. Jeszcze trzeba zrobić. Jeszcze trzeba zrobić. Już jest trochę tępe to wiertło. Mamy ile? Jeszcze jest. No teraz chyba będzie. To na razie wywalę. Jeszcze. Teraz musi być.
Kurde, jakby tu było. Dobra. To się, Stachu, trochę znasz na tej robocie. Powiedz, że nie. No. Dobra, trochę podszlifujemy to pilnikiem. Podszlifujemy pilnikiem i będziemy się zabierać za podłączanie kabelków. Kabelki, o. Tak. Poza kamerami pozwoliłem sobie już tutaj zarobić przewodziki. Tutaj jest prąd, napięcie do czerwonego, czyli akurat tu sobie wrzucimy, a masę podłączę tutaj pod tą śrubkę, tutaj jest przymocowana do baku, także tam mam już jedną masę, nie wiem od czegoś, chyba od kabiny, od świateł, także tutaj to zamontuję, zaraz to podłączę, zamocujemy i będziemy testować, czy wiatrak będzie chodził. Także to będzie tak jakoś wyglądać tu. No kurde, no jakby stąd było. Tutaj mamy zakrętkę, tu jeszcze jest zaślepka i będzie casy, także dobra, podłączam, odkręcam tamtą dolną śrubkę i podłączam. Idę jeszcze sobie po trzynastkę, bo tutaj nie mam. Będziemy patrzeć, czy będzie chodził ten wentylator, czy nie. Wróć, jaki wentylator? Toż to klima będzie. A już zdążyłem wszystko podłączyć. Teraz będziemy testować, czy będzie wiatrak śmigał. Zakręcę sobie tylko tutaj kokpit. Podłączyłem już, tak to się prezentuje. Dokręcimy sobie. Gdzie mam tą grzechotkę? Tutaj. I co? Teraz testujemy wiatraczek. Testujemy wiatraczek. O, będzie tak, powiedzmy. Nie przez kierownicę. Będzie tak. Ciekawe, nie przylepi się, by szyba brudna. Aczkolwiek Tachu trochę poślini. Robimy sobie tak. Tak. O. Dobra, testujemy wiatrak. O. Chwila prawdy. Slow. Czuć wiatr we włosach. A teraz mu damy drugi bieg. No i można jechać. A jeszcze jest myk. Będzie się kręcił. Dobra, niech będzie tak. Kurde, no luksus. Chyba się nie urwie. Dobra, pojedziemy przewracać siano. Zobaczymy, czy się urwie, czy się nie urwie. Bo ten kabel trochę gdzieś by tu trzeba było dopuścić. Tak będzie dyndać. No nie bardzo. Nie przyda. Co robimy? Jest godzina 9:44. Jedziemy na pole przewracać siano. Także zapinam grabiarkę i widzimy się na polu. A później będziemy dalej modzić tu na podwórku. Dojeżdżamy już na łąkę. Uj, jakiś kot czarny. Tutaj mamy około hektara tej łąki. No ładnie już wyschło, wczoraj było koszone rano. Piąta chyba 20 wyjechałem. Skoszone i później rozwalałem tylko pająkiem. No ładnie to wygląda. Będzie trzeba dzisiaj wieczorem to zwałować.
jeśli pogoda dopisze, no to będzie do zbierania jutro. Ale ja tak powiem tak, no przydałby się też deszcz, bo na tych słabszych ziemiach to już jest kiepskawo, nie? Już jest kiepskawo, no. Siano nie ten. Zmoknie to i wyschnie, a wiecie, a zboże no to jak już uschnie raz, to już koniec będzie. Zostawimy później tutaj grabiarkę, bo coś będziemy ją targać. Nie ma sensu, do domu. Pojedzie się pustym ciągnikiem. Zabezpieczenia na gwoździe oczywiście muszą być. Przepniemy teraz na te koło. No jest troszeczkę kawałek. Myślałem, że będzie lepsza tutaj trawa. Nie wiem, ile tu będzie. Ze 3 przyczepy. 2 na pewno. Może 3. No ciężko zobaczyć. Zobaczymy jak to wyjdzie po wałowaniu. Kurde, dobra pioseneczka teraz. Czymy jak diamenty. O kurde, dobra, trzeba sobie poradzić jakoś. Dobra piosenka, powiem wam. Polecam. Stachu poleca. Dobra, i lecimy zaraz. Jeszcze jedno kółeczko opuszczamy na dół. Ciach, fuch. Dobra, powinno być. Lecimy! A, tańcują już. Trójeczka, czwóreczka. Kolejna awaria, no kur... Co to się od Janie pawniło? A dopiero co chwaliłem, że będzie... że ile? Że będzie... Że 7 gwiazd robi robotę. To teraz mamy 6. Co to się stało? Zegar spadł? Czy co? No kuźba, ale ja mam los na tej gospodarce, Boże drogi. Co to się stało? Nie wiem, dobra, a szmatkę mam? Mam szmatkę. Wziąłem teraz uchwytu na głowę. No nie wiem, no muszę to gdzieś wziąć, czy co? Trzeba będzie modzić, ja przyjadę najwyżej skuterem i to zrobię. Zostawię to na polu i ten, i no. Zostawię to na polu i później przyjadę skuterkiem i ogarnę tą robotę. Także dobra, zostawiam to tu. Podkładka siedzi w tym kole. Tu się nic nie będzie, tu się nic nie stanie. Dobra, jedziemy. No kurde, ale jest...
na tym. Idzie maszyna! Mobilny serwis, że tak powiem. Zabrałem ze sobą co? Zabrałem ze sobą cęgi do pierścieni zegara, jakiś śrubokręt, tutaj mam jakieś podkładeczki, nie wiem. Powinna być tam podkładka taka, a ta nie chce wejść. Mam jeszcze taką mniejszą. Spróbujemy założyć tą podkładkę i ten pierścień. Już sobie wstępnie wcześniej to założyłem. No nie wiem, no o, tak, oj. To skoczyło. Dobra, skoczyło. Skoczyło. Tylko teraz gdzie ja tę podkładkę dziabnąłem? A, wrzuciłem do skutera. Dobra. Powinno chodzić. Dupa nie do skutera wrzuciłem. Gdzie ona jest? Kurde, znowu żem zgubił tą, Zgubiłem to? Tu nie mam. Tu przecież kładłem. No i dobra, jest. Dobra, jedziemy do domu. Jedziemy do domu już. Serwis grabiarki uważam za no, udany. Chyba się nie odkręci. Czy nie odkręci? Chyba się nie wypnie. Jadę do domu, bo będzie trzeba jeszcze pająka naszykować, tu będzie trzeba jeszcze to rozwalić i jadę tam na łąkę. Tam kolega taki skosił i chciał, żebym zabrać. Zabiorę, nie mówię, że nie. Dobra, to jadę, widzimy się na podwórku. No jesteśmy już tutaj na bazie. Muszę sobie podciągnąć pasek przy pająku. Jak to będzie 19? Przy pająku pasek, bo wczoraj jak rozwalałem, to zagrzała mi się ta to koło pasowe. Mi się tak zagrzało, że się nie dało po prostu przewracać. Pasek się ślizgał przy większej tej trawie. No i lipa była, nie? Tu sobie odkręcimy. Napniemy go trochę, nie wiem jak on to jest taki. Trochę luźny jest, także napniemy napinaczem. Powinno być. Też mi braknie napinacza. Dobra, jeszcze popuszczę trochę i dokręcę i powinno być, starczyć. Dobra. Podpinam ruska i trzeba rozwalać to. Rusek w gotowości. Olej będzie? Czy nie będzie oleju? Ale brudna ta. Brudna trochę ta ścierka. Kurde, ponad stan. Równo ze stanem, także jest dobrze.
odepniemy pajączka. Tutaj. Dużo ludzi pyta, dlaczego tutaj zakładam. Zakładam dlatego, bo no, tam jest dość długo i on nie chce podnosić. W sensie ta maszyna stoi tak, nie jest wysoko uniesiona. A przecież to nic się nie dzieje, jak jest na to zaczepione. Nawet dłuższe cięgno to tak samo wpływa na to, że akurat przy pająku nie ma tego uniesienia po prostu tej maszyny do góry. A tak to tu się założę. Nic się nie dzieje. Dobra. Cóż, jadę rozwalać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak nie z podwórka, nie będę was zanudzał rozwalaniem. Nagramy inny odcinek z rozwalania, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!